Już w maju startuje czwarta edycja turnieju karaoke. Przenieśliśmy karaoke z powerem do Starówki, a więc i turniej także odbędzie się tutaj o Puchar Starówki, bo tym razem Starówka, właśnie klub Starówka jest fundatorem nagród głównych. Turnieje karaoke organizowane w Cieszynie z edycji na edycję przyciągały coraz więcej chętnych do wzięcia udziału w wokalnej bitwie. Nie brakowało emocji, rywalizacji, bo i walczyć było o co, ale przede wszystkim muzyki oraz dobrej zabawy. To tam zawiązywały się przyjaźnie, które zaowocowały wieloma wspólnymi projektami. Do nas na karaoke naprawdę przychodzą fajni wokaliści i dużo nowych też ludzi przyjechało, z którymi potem mieliśmy okazję też nagrać płytę, to co cieszyn. Więc tak, jak najbardziej poziom też również spodziewamy się po raz kolejny bardzo wysokiego poziomu. No właśnie, przypomnijmy może, kto, kto wygrał tamte poprzednie edycje. Pierwszą edycję wygrała młoda Kamila Kieco. To nie, niespodziewanie przyjechała z, z ustronia do nas, wcześniej się nie pokazywała i wymiotła konkurencję, e, potem była kolejna Kamila e, i w trzeciej edycji była to Aurelia I, i Kamila i Aurelia oczywiście na płycie to co cieszy mają swoje utwory autorskie. Formuła wydarzenia pozostaje bez zmian, po majowych eliminacjach będą miały miejsce ćwierćfinały, półfinały i wielki finał. Zaczynamy w maju, od pierwszego czwartku maja i przez wszystkie czwartki w maju, których jest cztery, będą eliminacje. Także można startować we wszystkich. A kto w jury w takim razie? W jury znowu będzie można spodziewać się gwiazd, to na pewno finale, a... W eliminacjach, w ćwierćfinałach będą to finaliści poprzednich edycji, którzy zasłużyli sobie na to, żeby tym razem mówić innym, czy dobrze śpiewają, czy nie, bo na pewno mają o tym pojęcie. Turniej karaoke to również nagrody, a jest o co walczyć. Nagroda pieniężna za pierwsze miejsce jest 500 zł plus dodatkowo jest nagranie utworu w studio w wokalu w profesjonalnym studio oraz zrealizowany zostanie do tego lub do innego teledysk w wartości 2000 zł. Firma Aperion Szymon Kucharczyk we własnej osobie zapewni nagranie tego teledysku. Dla portalu śląska cieszyńskiego XPL Marta Szymik Telesz